tradycyjnie urodziny Zabłudowa, koncert urodzinowy rozpoczął się hejnałem Zabłudowa, kiedy ranne wstają żarze. Serdecznie powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Obchodzimy dzisiaj 468 urodziny Zabłudowa. W tym dniu obchodzimy również inne ważne święta, święto kościelne, święto państwowe, święto Wojska Polskiego. My jednak Zabłudowianie dodatkowo cieszymy się dzisiejszym świętem Zabłudowa jako jednego z najstarszych miast na Podlasiu. Cieszymy się, że przyjdą mieszkańcy, że w tym wydarzeniu kulturalnym mogą uczestniczyć i że my dla mieszkańców chcemy zawsze sprawić jak największą przyjemność. Pandemia dała odczuć wszystkim ten taki trudny czas osamotnienia, więc dziś jest okazja pobyć razem, pooglądać, pobawić się i potańczyć. Zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom koncert duetu akordeonowego Vertim & Wanzel. Wspaniali, znani, lubiani i dobrze się przy nich bawimy. Mamy też w ofercie młode talenty z naszej gminy. Czwórka utalentowanych dzieciaczków zaprezentuje się w swoich utworach. Następnie mamy Olę Purecidyło, znaną piosenkarkę popowo-jazzową, absolwentkę Wyższej Szkoły Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jest też zespół Goosebumps, znany, lubiany z wielu programów z telewizji. Oczywiście jako największa gwiazda kabaret chyba. Mamy też salsę hiszpańską w wykonaniu Szkoły Fenix. Potem mamy animację dla całych rodzin, tutaj na skwerku w tej części. A zakończymy wszystko po tańcówką z zespołem Dekada Band i DJ-em DJ Michał. Dzień święta, chciałam życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia im, pomyślności, no i dzisiejszej miłej, fajnej zabawy. Dzisiaj towarzysz mi, to cappuccino niesłodzone będę pić. Szekspirowski sznyt mi całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten pięt. Mary Brado chciało dalej się znieść. Ja nie pytam już i wiem o co chodzi mu, a w mej głowie już. O, ale jazz, hardkorowo para deszcz. Tak na maksa wieje też, ja łagodnie uśmiechnie. W tamtym roku nam się nie udało. Znamy wszyscy te okoliczności. W tym roku, pomimo że jakieś obostrzenia są, jest pewien rygor sanitarny, niedopuszczający większej liczby mieszkańców w takich uroczystościach, jednak postanowiliśmy zorganizować takie święto Zabłudowa, ponieważ przypominam, że dzisiaj obchodzimy urodziny Zabłudowa, 468. rocznicę nadania praw miejskich. W związku z tym pomyśleliśmy, że w tym smutnym, jednak biednym okresie, kiedy wciąż o tej pandemii słyszymy, kiedy gdzieś tam dookoła jest, pomimo to przygotowaliśmy trochę atrakcji muzycznych, eventowych, przy których nasi mieszkańcy będą mogli poczuć się, pobawić i poradować. Thank you.
samorząd Zabudowa na pewno jest samorządem dynamicznym. Tutaj, tak jak śledzę, też mieszkańców w gminie przybywa. Także jako kilku lat starszemu miastu, bo tak jak ustaliłem, ta różnica jest poniżej 10 lat między Wasilkowem a Zabudowem, no życzę dalszej pomyślności, żeby zarówno miasto, jak i gmina się rozwijały, żeby tutaj układano ze sobą wzajemnie dobre relacje, no i żeby nie brakowało pomyślności na kolejne lata. Park jest w tej chwili przebudowywany w ramach rewitalizacji. W tym roku oczywiście z tych względów nie mogło się tam odbyć te uroczystości. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku już po otwarciu, po zakończeniu tej inwestycji będziemy mogli zorganizować tam kolejne urodziny Zabudowa, łącznie z takim oficjalnym ich ucznym otwarciem tego parku. Powszednie, dawniej pełnia czynów, spałam sobie bez snów, teraz nie śpię i sny miewam bednie. I moje serce, ta wyzbrana cząstka, co noc jak słowik kląska po gałązkach. I choć woła mnie wróć lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca mi kląska. Zachowałam się w czwartek milczący, nie zdążyłam zawołać pomocy. Przede wszystkim dzisiaj to jak najlepszej zabawy, żebyśmy się wszyscy mogli radować i integrować ze sobą. No a na wszystkie pozostałe dni jak najwięcej zdrowia i radości, no i żebyśmy się uporali w końcu z tą pandemią. Ten tutaj stojący przed wami na środku artysta, tak, powiedziałem to, musisz sprostać teraz, to jest Piotr Gumulec, pseudonim Guma. Dzień dobry państwu, witam serdecznie, lewą stronę, prawą stronę, drugą, serdecznie. No i co o gumie można powiedzieć? Właśnie. Uwierzcie mi, naprawdę dużo, a na pewno to, że ma bardzo charakterystyczną urodę. Popatrzcie. Dziękuję Krzysztof, dziękuję, że od tego zacząłeś. Jest mi bardzo miło, zresztą pewnie większość pani już tutaj zauważyło. No nie da się ukryć, nie da się ukryć. No mam urodę modela. Chyba z gazetki z Tesco. Chociaż nie, jak na ciebie patrzę, no ewidentnie twarz Pepko.